Poradniku pokażę państwu jak zamówić wydruk drzewa genealogicznego z serwisu MyHeritage. W pierwszym kroku musimy przygotować plik drzewa genealogicznego w formacie PDF właśnie z tego serwisu MyHeritage. Tworzenie pliku PDF w serwisie MyHeritage. Jak to zrobić? Po otwarciu serwisu, po zalogowaniu się oczywiście, mamy dostępne menu Drzewo, z niego wybieramy Wydruk wykresów i ksiąg. Klikamy. Następnie wskazujemy typ wykresu. Ja sobie dla przykładu zrobię bliska rodzina. Następnie styl wykresu. Może być to styl 1, 2 i tak dalej, i tak dalej. Ja wezmę sobie drugi. Tu ważna uwaga, że w zależności od tutaj tego typu wykresu, który Państwo macie, niektóre szablony mogą być niedostępne do wydruku. Na przykład, proszę zobaczyć, dla bliskiej rodziny jest niedostępny tutaj ten przycisk, więc tutaj nie możemy tutaj akurat go zrobić. Weźmiemy sobie styl drugi. Dla niego akurat tutaj proszę zobaczyć już przycisk jest podświecony, czyli możemy zrobić. Czyli tak. Bierzemy bliską rodzinę, styl drugi, następnie. Główną osobę, czyli chcemy zrobić wykres dla przykładowo pana Tomasza. Czyli Tomasz Labuda. Chcemy Pokazać wszystkie pokolenia dla tego pana oraz co ważne, ma być to wszystko zrobione na jednej stronie, co oznacza, że docelowo chcielibyśmy, żeby nie było dzielonych stron, żeby drukować w wielu, w kilku, w kilkunastu, w kilkudziesięciu stronach różnego formatu, tylko na jednej stronie, ponieważ docelowo chciałbym wydrukować ten, ten wykres drzewa genealogicznego na ploterze. Jak mamy teraz już to wszystko wybrane, klikamy stwór, wykres. W tym momencie. Tu jest też taka ważna uwaga. To, co teraz zrobiliśmy, zainicjowaliśmy proces sporządzenia takiego wykresu drzewa genealogicznego, ale on jest stworzony nie u nas lokalnie na komputerze, a na serwerze w internecie, na serwerze tego serwisu, tak? Więc tutaj jakby serwis w tej chwili go opracowuje i jak on będzie dostępny, pojawi się wykres do pobrania w tej części, a dodatkowo dostaniecie Państwo informację drogą mailową, że już jest sporządzony i że można go pobrać. Teraz po prostu trzeba się tylko uzbroić w cierpliwość i czekać, aż dany wykres zostanie udostępniony, czyli najpierw oczywiście opracowany, sporządzony na serwerze i udostępniony nam do pobrania na naszym koncie w serwisie. Także tutaj możemy czekać, możemy w tym momencie sobie coś innego robić, możemy przykładowo zrobić powrót do witryny, sobie dalej tam pracować, a w każdym momencie, jak chcemy wejść, zobaczyć, czy już zostało to drzewo zrobione, opracowane i udostępnione to możemy wybrać drzewo, wydruk wykresów i ksiąg i kliknąć zakładkę moje wykresy i tu się ono będzie, pojawi nam się w momencie, gdy zostanie sporządzone. Także czekamy, aż zostanie udostępnione nam do wydruku to drzewo genealogiczne. Dobrze, minęło parę minut, wykres został nam udostępniony, mamy go tutaj, yy, yy, wizualizację tego wykresu i co możemy zrobić? Możemy zrobić podgląd w formacie PDF, tylko teraz taka uwaga, jeżeli kliknę na ten podgląd w formacie PDF, w tym momencie na stronie internetowej mi się on będzie wizualizował. I jak go mogę zapisać? Mam go tutaj widocznego. I po pierwsze, mogę kliknąć tutaj zapisz. Bo tu akurat używam przeglądarki Edge firmy Microsoft. Więc jeżeli kliknę zapisz, w tym momencie mogę wskazać miejsce, na przykład pulpit. I będzie on tutaj zapisany pod taką nazwą. Ta nazwa, proszę się nie zrażać, możemy później z ją zmienić, to jest taka nazwa wygenerowana po prostu przez serwis. Robimy sobie zapisz, i w tym momencie zostanie to zapisane pod tą nazwą na pulpicie. Innym sposobem, ja tu pokażę taki trochę bardziej taki klasyczny sposób, jakby lepiej to było, można było zapisać, bo nie będzie nas uzależniał od przeglądarki internetowej, którą mamy. Tylko klikamy prawym przyciskiem myszki na podgląd w formacie PDF, prawym. Następnie zapisz link jako. I w tym momencie możemy sobie wskazać pulpit, że ma być zapisany. Ja też tak zrobię. Zapisz. Po zapisaniu, proszę zobaczyć, mamy go na pulpicie. Jest on w formacie PDF, bo myślą przeglądarką do plików PDF mam wybraną tutaj Acrobat Reader, więc mamy tutaj tą przeglądarkę. Podłączoną pod ten plik. I teraz zmienię nazwę. Kliknąłem na tą nazwę i zmienię, że to jest wydruk z serwisu My Heritage. Czyli mamy przykładowy wydruk i proszę zobaczyć, jak to wygląda. O, mamy ten wydruk. Możemy sobie powiększyć. Rozmiar tego wydruku jest 296x48 cm. Czyli taki wydruk mamy na jednej stronie, nie ma podziału na strony, i mamy przygotowany do dalszego opracowania, do na przykład wydrukowania na ploterze. W roku drugim należy zamówić taki wydruk, tego pliku, właśnie który przygotowaliśmy w tym serwisie, poprzez stronę elsoft.pl. W tym celu otwieramy oczywiście przeglądarkę internetową. Wpisujemy adres www.plsoft.pl, następnie z kategorii Genealogia. Należy wybrać produkt o nazwie Wydruk na Ploterze Wycena Indywidualna. Klikamy w ten produkt. Zapoznajemy się oczywiście z opisem, jak taki wydruk jest realizowany. A następnie, mając już oczywiście wcześniej przygotowany ten plik z serwisu MyHeritage. Wybieramy przycisk, kliknij, aby wybrać plik PDF do wyceny. Po kliknięciu wskazujemy plik, który przygotowaliśmy w serwisie. On się u mnie nazywa Wydruk z MH, czyli z serwisu MyHeritage. Sobie go zaznaczam. On był y, wcześniej, oczywiście, tutaj na pulpicie przygotowany. Robię otwórz. Ten plik zostaje wczytany. Jest tu jego nazwa. Faktyczny rozmiar oraz rozmiar proponowany, jaki będzie na wydruku. Ten rozmiar jest uzależniony od wysokości rolki, jaka jest, jaką dysponujemy, jeżeli chodzi o wydruk na ploterze. Rolki mamy w rozmiarach 42 i 91 cm, jeżeli chodzi o wysokość, długość do 18 m. Taki wydruk jest realizowany i tu proszę zauważyć, w związku z tym, że mamy 48, czyli przekroczyliśmy tą wielkość. 42 cm, żeby zachować proporcje i skalę stuprocentową, wydruk będzie zaproponowany na rolce o wysokości 61 cm. Długość, jeżeli chodzi o rolkę, będzie taka, jaka jest tutaj na wydruku, czyli to będzie rozmiar około 300 cm. Faktyczny rozmiar. Koszt wydruku należy, jeżeli państwo. Będziecie zdecydowani na, na zamówienie takiego wydruku. Yy, musicie oczywiście wyrazić zgodę na przesłanie tego pliku graficznego na nasz serwer. Dodam tutaj, że ten plik przesyłany jest, on yy, szyfrowany. Tutaj po zaznaczeniu tej opcji, oczywiście, ona jest obowiązkowa. Musicie również yy, Państwo zapoznać się z regulaminem. Zaznaczamy, że akceptuję wycenę i zapoznałem się z warunkami usługi, i klikamy przycisk zł zamówienie. W tym momencie plik dopiero zostanie przesłany na nasz serwer. Jest on, tak jak wspomniałem, zaszyfrowany. I chwileczkę to potwa jest, mamy produkt w kosyku, proszę zobaczyć. W tym momencie zostanie utworzony oczywiście ten koszyk z tym, z tym zleceniem takiego wydruku. W każdym momencie możecie Państwo podes po, ten plik sobie podesłać tutaj na, na, w, w, do folderu pobrane, podejrzeć go, tu hasło jest wygenerowane automatycznie. Czyli jeżeli jeszcze raz sobie go tu kliknę, pobiorę, otworzę. Proszę zobaczyć, przed wydrukiem muszę wprowadzić hasło. OK. W tym momencie taki plik zostanie przygotowany i on już jest z naszego serwera pobrany i taki zostanie zlecony do wydruku. Oczywiście po zamknięciu należy. Opłacić zamówienie, przejść do kasy, czyli to już jest taka standardowa procedura, jak w każdym sklepie internetowym. I po takim dopiero opłaceniu, czyli najpierw zamówieniu i opłaceniu tego zamówienia, wydruk zostanie zlecony do realizacji. Chcesz być informowany o nowych poradnikach filmowych? Zasubskrybuj nasz kanał i odwiedzaj stronę internetową www.plsoft.pl